cytuję. Udziela lekcji. Witold Lutosławski, który był wraz z małżonką w Filadelfii, w Curtis Institute, odwiedził Horszowskiego w jego klasie i mówi, że jest to człowiek absolutnie sprawny umysłowo, intelektualnie, sprawny fizycznie. Poza tym umie nadal uczyć, czyli umie myśleć. Pianista ten uczy także co roku przez miesiąc w Lucernie. Pamiętam, byłem tam w 80 roku, kiedy udawał się z hotelu do najwyższego miejsca w Lucernie, na którym stoi konserwatorium. Szedł tam pieszo. Podobno zawsze tak robi. Portier, Szwajcar, który go witał i żegnał w bramie, w drzwiach hotelu, pytał, czy pan, panie profesorze, dzisiaj weźmie taksówkę? Może nie. Sam szedłem tam 45 minut, więc można sobie wyobrazić, jakim to było wysiłkiem dla Horszowskiego, a jednak chyba nie było. Podobno od wielu lat chodził po Andach, po bardzo wysokich górach. Nie wiem, czego tam szukał, czy tylko sprawdzenia swojej siły fizycznej, czy może szukał energii kosmicznej tam. Trudno normalnymi słowy, w normalny sposób wytłumaczyć, na czym polega jego niezwykłość. Przecież kiedy się ma już prawie 100 lat, to już się prawie nie żyje. No, tylko wyjątkowo ktoś to potrafi. A Horszowski gra, koncertuje. Grając nie myli się. Zachowuje sprężystość gry. Zachowuje ciągłość, logikę myślenia. Gra utwory Bacha, gdzie nieraz po 3-4 głosy trzeba prowadzić niezależnie. On to wszystko robi po mistrzowsku. Jak to się zaczęło? Urodził się, jak powiedziałem oficjalnie, w 1992 roku we Lwowie. Już jako mały chłopiec zaczął uczyć się najpierw u profesora Melcera, a później u Mieczysława Sołtysa gry na fortepianie, teorii muzyki. Tam we Lwowie jeszcze wystąpił po raz pierwszy z orkiestrą, grając koncert koronacyjny Mozarta pod dyrekcją Sława Sołtysa. Opowiadał mi, że po koncercie zjawiła się u niego jakaś dama i mówi, wiesz, ślicznie grasz ten koncert, tylko że, wiesz, ostatnią część trzeba trochę inaczej grać, ja ci to wytłumaczę. Pani ta nazywała się Zachariasiewicz. A Horszowski mówi, wie pan, ja zawsze byłem pełen tupetu, zawsze byłem taki rezolutny i zapytałem właśnie, a skąd pani o tym wie? No więc pani Zachariasiewicz powiedziała mi, widzisz chłopcze, bo ja uczyłam się u syna Mozarta, Franza Xavera, który mieszkał we Lwowie i działał tam dość długo, to też taka ciekawostka. Potem pojechał do Warszawy, gdzie pod dyrekcją Emila Młynarskiego, a miał wtedy 9 lat, wykonał koncert C-dur Beethovena. Uczył się kompozycji u Stanisława Niewiadomskiego. Ale zapadła decyzja w rodzinie, żeby jednak udać się do Wiednia, do Leszetyckiego, do Teodora Leszetyckiego, który był jednym z największych pedagogów w historii muzyki, pedagogów fortepianu. Umiał uczyć i muzyki, i gry na fortepianie. Dawał swoim uczniom to, czego nie dawał chyba żaden pedagog. Ogromną dyscyplinę i wrażliwość na muzykę, ukochanie muzyki. Wszyscy uczniowie Leszetyckiego grali nadzwyczajnie na fortepianie. Tam zaczął koncertować. To już był 1904 rok, kiedy rozpoczął swoje występy. Jeszcze pojechał do Paryża na uzupełnienie studiów, zresztą nie tylko muzycznych, ale także filozoficznych, językowych. Jest poliglotą, zna co najmniej 7 języków, perfekt do dzisiaj. Rozpoczął swoją karierę, z tym, że czy można mówić o karierze? Horszowski w przeciwieństwie do tytanów fortepianu, czy z tamtej epoki, czy z naszych lat, nigdy nie dbał o zewnętrzność, nigdy nie starał się brylować, nigdy nie starał się walczyć o to, żeby być uznanym za pianistę największego, czy drugiego, czy trzeciego w hierarchii. On po prostu zawsze, całe życie rezygnował z wartości materialnych. Jego interesowała tylko muzyka, strona duchowa muzyki. Dlatego prawie nigdy nie grał utworów wirtuozowskich, chociaż mam nagranie koncertu Martucciego, przyjaciela Toscaniniego, z którym zresztą Horszowski grał koncert Martucciego i powiem państwu, że
technikę ma nie gorszą od Józefa Hoffmana, nie gorszą od Władimira Chorowica. Także Chorszowski ma wszystko, tylko nie chce tego wykorzystywać, nie chce tego eksponować, bo jego to nie interesuje. Jego interesuje tylko muzyka. I być może, że dlatego właśnie jest dziś uznany za największy autorytet w zakresie wykonawstwa muzyki Mozarta na fortepianie. Tego Mozarta, którego właściwie był prawnukiem duchowym, no bo skoro pani Zachariasiewicz, jego nauczycielka, krótko wprawdzie, ale nauczycielka, uczyła się u syna Mozarta, a z drugiej strony przecież Leszetycki uczył się u Czernego, który był uczniem Beethovena, czyli jest on podwójnym prawnukiem dwóch geniuszy, Mozarta i Beethovena. Proszę Państwa, proszę sobie uzmysłowić, że żyje nie tylko ostatni z uczniów Leszetyckiego, ale żyje człowiek, który jest prawnukiem Mozarta. Żyje dzisiaj, w 1990 roku. Można by o Chorszowskim bardzo dużo mówić. Ja nie chciałbym zabierać czasu, tym bardziej, że za chwilę będziemy tu oglądać przepiękne ujęcia, przepiękne fotografie, przepiękne sekwencje z jego żoną, która wyszła za niego, gdy miała 48 lat, on miał 89 wtedy. Ta żona Beatrice Chorszowski to jest jego była uczennica, była jego asystentką. Oddała swoje życie, swój sukces Chorszowskiemu, żeby mu służyć, żeby mu pomagać, żeby nawet go poczesać, żeby mu włosy poczesać, gdy z kimś rozmawia. W tych sekwencjach, które Państwo obejrzą, widać, jak ogromną miłością darzy ta kobieta Chorszowskiego. Myślę, że Chorszowski wygrał wielki los na loterii, że los ten tak pokierował jego życiem, że teraz, kiedy właściwie każdy inny już byłby kaleką fizycznym, on żyje. Ja pamiętam jego recital w Warszawie. Recital, którego afisz tutaj z tyłu za mną wisi. To był 84 rok. Pojawił się na estradzie, ledwie powłócząc nogami. I dzisiaj obejrzą Państwo fragment jego występu w Nowym Jorku. Ten człowiek chodzi lepiej, chodzi szybciej, gra tak samo świetnie, gra tak samo doskonale. Nie wiem, myślę, że czas oddać już antenę naszą tym zdjęciom, których dokonała ekipa japońska. Ekipa, która odnosi się z niebywałą miłością do Chorszowskiego, ale jest to chyba jedyne uczucie, które powinno dominować w czymkolwiek, co jest z tym wielkim Polakiem związane. Dzisiaj Chorszowski przeżywa swój wielki dzień. Jest 23 kwietnia 1990 roku. Za dwa miesiące ukończy 98 lat. Carnegie Hall, największa sala świata, wyprzedana do ostatniego miejsca. Sala ta nie jest mu obca. Koncertował tu wielokrotnie, solo z orkiestrą. Grał muzykę kameralną z przyjaciółmi. A mimo wszystko nastrój podniecenia chyba i jemu się udziela. Bo przecież nikt jeszcze nie grał w tej sali, mając 98 lat. A atmosfera jest tym bardziej szczególna, że niektórzy podejrzewają, iż prawdą jest, jakoby ojciec Chorszowskiego, gdy chłopiec miał 15 lat, cofnął mu 6 lat, żeby był jeszcze dłużej cudownym dzieckiem. Wybrał sobie program ulubionych kompozytorów. Będzie grał Beethovena, Schumana, Chopina, ale przede wszystkim tego największego, Johanna Sebastiana Bacha. Wykona szóstą suitę francuską E-dur.
Filadelfia, siedziba jednej z najwspanialszych orkiestr symfonicznych świata, siedziba jednej z największych uczelni muzycznych świata, Curtis Institute of Music. Horszowski pojechał tam zaproszony przez Rudolfa Serkina, ale nie był on pierwszym Polakiem, który tam się pojawił. Przyjechał tam dopiero w czasie wojny, w 1942 roku. Już w 1926 roku Józef Hoffmann, nasz genialny pianista, był tam dyrektorem. Marcelina Sembrycz-Kochańska, Emil Młynarski, to byli Polacy, wielcy Polacy, którzy tam uczyli. A to przykład, że muzyk musi całe życie ćwiczyć, dłużej niż sportowcy. Do końca życia musi dbać o sprawność swoich palców. To wyjście z Curtis Institute, a to piękne wnętrza. Jest w nim sala, której właścicielem jest Mieczysław Horszowski, a to Serkin, który go tam zaprosił, Rudolf Serkin. Proszę, jaka piękna wizytówka. Jest niestrudzony w nauczaniu. Ma zawsze tylko jednego studenta, ale oddaje mu wszystko, co potrafi. Wszystkie swoje siły, i duchowe, i fizyczne. Umie uczyć. Największym, najsławniejszym dziś jego uczniem jest cudowny mozarcista Murray Peraya. Czysto śpiewa, jak pięknie oddycha przy tym. Jest to oddech muzyczny. Nie lubiłem zupełnie, całkowicie twojej gry. Jest szczery, ale taki powinien być nauczyciel. Here in the last variation, you did something which satisfied me. Ale potrafi pochwalić, kiedy trzeba. To begin to talk. Okay. Thank you.
scelte come quando eravamo dal signor Schulz. Questo ten dom przed nami, on jest także nowy. Jest ogromny, ma 65 pięter. On nie wydaje się takim, bo nie jest tak bardzo blisko. Czasami słyszę szum ich skrzydeł. Czy czujesz ten zapach? To przypomina czekoladę. Jest wielu kompozytorów, których gram w domu, powiedział, których muzyki nie wykonuję publicznie. Chopin jest jednym z nich, drugim Debussy. Są to kompozytorzy bardzo dla mnie ważni jako muzycy, ale ich utwory nie są tymi, które mógłbym wykonywać w salach koncertowych. Kiedyś byłam zachwycona, zadzwonił do mnie. Czy mogę ci zdradzić sekret? Powiedział. Tak, jaki to sekret? Żenię się, powiedziałam. Myślę, że upuściłam telefon. Byłam zachwycona. Znałam Beatrice. Wiedziałam, jak jest oddana. Znałam jej miłość do Horszowskiego jeszcze, kiedy była sama. To było w Paryżu, po jego koncercie, we wrześniu 1980 roku. Tego samego dnia wyjechaliśmy. Ja powróciłam do swego kraju, a on do Ameryki. Spędziliśmy parę godzin razem i to wszystko, ale byliśmy tacy szczęśliwi. Miałam grać gdzieś we Włoszech następnego dnia. To było takie zabawne. Jechałam całą noc w pociągu. To było niesamowite. Nie mogłam nikomu powiedzieć, bo wpierw chciałam powiedzieć matce, a miałam być na koncercie w innym miejscu. Koncert u prezydenta Kennedy'ego. Aleksander Schneider gra na skrzypcach, Pablo Casals na wiolonczeli. Mieczysław Horszowski na fortepianie. A to jest już z Puerto Rico, San Juan, gdzie odbywały się festiwale Casals. A to mówi Marta Histomin, ostatnia żona Pabla Casalsa. Po jego śmierci została żoną Histomina. Piękna kobieta.
Horszowski stale towarzyszył nam. Był jakby członkiem naszej rodziny. Aleksander Schneider. Znam go całe życie. Od 1933 roku nie zmienił się. Jestem pewny, ma teraz 98 lat, że dożyje setki. Gwarantuję to. Bo on ma pewien sposób, styl życia, nadzwyczajny. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego. Podziwiam go. Chciałbym być takim, ale nie potrafiłbym. Aleksander Schneider urodził się niedaleko Wilna. A to jest cudowna seria fotografii. Jeszcze raz Aleksander Schneider w młodszym troszkę wieku. Cudowny Horszowski. A to jest perpetuum mobile nowaczka. Myślę, że zostało tu podłożone jako muzyka, jako symbol. Perpetuum mobile. Siła napędowa tego niezwykłego człowieka. Grał pan bardzo pięknie, mając jeszcze małe dłonie. Gdy były większe, byłbym bardziej śmiały. Moje ręce są bardzo małe. Tak, to dlaczego wybrała pani fortepian? Proszę grać na flecie. To prawda. Kiedy był pan młody, czasami ludzie porównywali pana do Mozarta. Co pan o tym myśli? Gdybym żył 200 lat dłużej, może wymyślono by inne porównanie. Mr. Horszowski, czy mógłby pan nam powiedzieć, jacy są pana ulubieni kompozytorzy? Bach, Mozart, Beethoven. Z tych trzech, który jest panu najbliższy, jako człowiek? Mozart, Beethoven III. Rozumiem. Wspaniałe są te pstrągi. Zobaczysz. Mam nadzieję, że nie będzie ości. Ale ja nie mogę jeść z tą aparaturą przed sobą. Ale oni nie robią szumu. W takich specjalnych sytuacjach pozostaje przez 24 godziny bez jedzenia. Patrz na swój talerz z rybą. Zagrzeję ci pstrąga. Mów, mów i patrz na talerz. Mnie to wszystko denerwuje. Zawsze próbuję być bardzo spokojna i nigdy nie odpowiadam mu w taki sam sposób jak on, gdy się gniewa.
Nigdy tego nie robię. Jeżeli tak się zdarzy, to jest to bardzo niedobre. Doktor Alvin Sophie jest przyjacielem, człowiekiem, który dba o zdrowie Horszowskiego. Muzyka wypełniła mu całe życie i dlatego dobrnął do wieku 90 lat, wiedząc, że ma i muzykę, i towarzystwo studentów, młodych ludzi, z którymi pracował wszystkie lata. To w ogromnym stopniu przyczyniło się do jego długiej żywotności. Jaka jest tego tajemnica? To proste, wspaniałe geny, ma wspaniałe geny. Wszystko inne jest drugorzędne wobec genów. Jednym z czynników wpływających na zdrowie Horszowskiego jest to, że stale używa obu rąk. Grając na fortepianie zmusza do pracy cały swój mózg. W pełni wykorzystuje wszystkie części mózgu. Płat czołowy, skroniowy, potyliczny, móżdżek. Ostatnio mówi się o zróżnicowaniu poszczególnych półkul mózgowych. Lewej i prawej. Uważa się, że gdy na przykład słyszymy szczebiot ptaków, lewa półkula odbiera ton, natężenie i rytm, a prawa powoduje, że przeżywamy uczucia, jakie w nas wywołuje ten dźwięk. Czy oznacza to, że muzycy w swej pracy wykorzystują obydwie półkule mózgowe? Tak, sądzę, że tak.
Piękna kolekcja zdjęć, fotografii znajduje się w Instytucie Curtisa. Tam był oczywiście sam mistrz Chorszowski. Ale za chwilę zobaczą Państwo tych, którzy decydują o sławie tej uczelni, którzy byli uczniami, którzy byli pedagogami, którzy byli przyjaciółmi. Cecilia Kad, Filipinka, uczennica Chorszowskiego. Rudolf Serkin. Władimir Chorowicz oczywiście. Peter Serkin, syn Rudolfa, uczeń Chorszowskiego. Eugene Istomin. Wspaniały pianista, kameralista. Czy wiedzieliście o tym, że Chorszowski uprawiał wspinaczkę górską? Powiedział mi kiedyś, sekretem wspinania się jest, aby iść powoli, bardzo równo, równym małym krokiem, aż się dotrze do celu. I on tak żył i dotarł do dnia dzisiejszego. I pod tym ukryty jest wielki temperament, wielka pasja, uczucia bardzo kontrolowane. Dla publiczności jest symbolem pięknego starego wieku. Ale był wielkim muzykiem już wtedy, gdy był cudownym dzieckiem. To piękne, że świat tak uroczyście obchodzi 98 lat tego wspaniałego człowieka. Pan Li Jian jest studentem z Chin. Zawsze marzył o tym, aby uczyć się u Chorszowskiego. Obecnie kończy już studia. Dzień dobry. Jakie piękne kwiaty. Dzień dobry, Mr. Lee. Pierwsza część. Allegro. Pierwsze znaczenie Allegra po włosku to wesoło, a nie szybko. Życzę panu, aby pan wspaniale zagrał, bo widzi pan, bardzo dobrze o panu myślę. Jest pan wielką nadzieją. Pan musi mieć cel. Musi być pierwszym wielkim chińskim pianistą. Dziękuję. Te nuty w oktawie chciałbym bardziej legato. Czy podoba się panu? Tak, dziękuję.
To było w Genui? Tam się zdecydowałem. I zapytałem, czy mi pomoże przy moich studentach w Lucernie. Tak było. Czy wiedzieliście już wtedy państwo, że się pobierzecie? Nie. Jestem pewna, że nie. Kiedy pomyślał pan o tym? Jak to się stało? Powoli. Może pani wymyśleć jakąś historyjkę i będzie dobra. Te historie zdarzają się mniej więcej podobnie. Do tego momentu był pan kawalerem, samotny przez cały czas. To musiało być coś bardzo poważnego, że zmienił pan swój pogląd i zdecydował się na małżeństwo. Nie byłem małym chłopcem. Był tak zajęty muzyką, że myślał pewnie, iż żona to strata czasu. Po 10 latach jesteście państwo coraz bardziej szczęśliwi? Tak, coraz bardziej. Tak, co miesiąc obchodzimy rocznicę ślubu. Jak państwo ten dzień obchodzą? Myślimy o tym, gdzieś idziemy. Zawsze obchodzimy 12. Tak. To niedługo. W wieku 97 lat Horszowski otrzymał w prezencie odtwarzacz płyt kompaktowych. Teraz żona zaprasza go do posłuchania dawnych nagrań wydanych na płytach kompaktowych. Przykro mi, panie Casals, że ja tu jestem. Jestem szczęśliwa, kiedy on jest szczęśliwy. Kiedy muzyka przynosi mu radość,
kiedy dobrze się czuje, kiedy cieszy się, że jest ze mną. Szczęściem jest być razem z nim. Carnegie Hall opustoszał, ale pozostało coś nieuchwytnego, coś jednak niezwykle wielkiego. Myślę, że wszyscy, którzy byli w tej sali podczas koncertu Chorzowskiego, zostali wzbogaceni o jakieś wartości, może nowe, może dotąd nieznane, w każdym razie niezwykłe. Sądzę, że i Państwo, którzy z nami wspólnie spędzili czas przed telewizorem, też zostali o coś wzbogaceni. I myślę, że nie tylko pamięć o wielkim Polaku została utrwalona, ale również chęć obejrzenia tego recitalu, tego niezwykłego występu w całości. Zapraszam Państwa na ten koncert, który nadamy, trudno mi powiedzieć dzisiaj jeszcze kiedy, ale jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Opracowanie Aleksandra Rylewicz. Konsultacje i komentarze Jan Weber. Czytała Jolanta Niewiadomska.